Firmy przewozowe doczekają się dopłat do zeroemisyjnych ciężarówek. W puli ma być aż miliard złotych. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, cieszy się, że polscy przewoźnicy będą mieć perspektywę otrzymania wsparcia finansowego, ale są jeszcze inne sprawy do załatwienia, takie jak zmiany w systemie opłat drogowych. Obowiązujący dziś w Polsce system nie wyróżnia pojazdów z silnikami Euro 6 i elektrycznych. Cennik kończy się na pozycji euro 5 i wyższe. Właściciele firm, którzy zainwestowali w nowoczesne napędy, są więc systemowo karani, a tymczasem w Niemczech auta zeroemisyjne są zwolnione z opłat. Temat rozwiniemy z ekspertami podczas corocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się od 7 do 9 maja w Katowicach. Zapraszamy.